Dzień dobry, cześć, dobry wieczór. W zależności od tego, w jakiej porze dnia tudzież nocy słuchasz tego odcinka. Odcinek pierwszy, w którym wydarzyć się może absolutnie wszystko, więc z góry przepraszam. Teatralna, czyli Marysia, jak to mam na Instagramie napisane. Dostałam pytanie... Dlaczego teatr? Dlaczego zdecydowałam się na założenie bloga, teatralna blog? Historia jest bardzo prosta, ponieważ idąc do pierwszej klasy liceum, postanowiłam, że będę fizjoterapeutą. Plany utrzymały się aż miesiąc, ponieważ na koniec września udało mi się pojechać na mój pierwszy świadomy musical na pilotów. I w zasadzie od tego to wszystko się zaczęło, ponieważ przez jakiś czas po obejrzeniu spektaklu mogłam mówić tylko o pilotach. No i moja rodzina oraz moi przyjaciele mieli tego serdecznie dosyć. A ja czułam potrzebę, że muszę się z kimś tym podzielić, bo emocje nadal we mnie siedzą. I tak pewnego październikowego wieczora napisałam bardzo prymitywną relację, nawet nie można nazwać tego recenzją, relację ze spektaklu Piloci. I stwierdziłam potem, że kurczę, skoro już jeden wpis na koncie mam, to dlaczego by tego nie pociągnąć dalej? A musisz wiedzieć, słuchaczu, czytelniku, osobo, która towarzyszysz mi w tym teatralnym świecie, że ja z natury jestem introwertykiem, więc dzielenie się jakimiś takimi rzeczami to było dla mnie wyzwanie. Ale udało mi się je pokonać, przezwyciężyć lęki i od 4 lat jesteśmy razem w tym świecie teatralnym. Dlatego bardzo się cieszę i mam nadzieję, że zostaniemy jak najdłużej razem w tym świecie teatralnym. Na czym będzie polegał ten podcast i w ogóle dlaczego go założyłam? Mówiąc te pytania na głos, czuję się, jakbym przeprowadzała sama ze sobą wywiad. Dlaczego podcasty albo audiowywiady? Z tego względu, że pisanie oraz późniejsza redakcja i autoryzacja pisanych wywiadów zajmuje bardzo dużo czasu. I właśnie dlatego stwierdziłam, że czas coś zmienić w swoim życiu. I dlatego mnie słyszysz. Na zakończenie tego pierwszego krótkiego odcinka chciałabym Ci polecić 5 spektakli, które według mnie warto zobaczyć. To będzie taki stały cykl zamykający odcinek. Więc tak, w Teatrze Muzycznym Roma polecam Aidę oraz koncertową wersję musicalu Piloci. W Teatrze Muzycznym w Gdyni polecam Ci Something Rotten, czyli Coś się psuje. Spektakl, na który jeszcze nie dotarłam, ale mam nadzieję, że w styczniu plany się pogodzą i wreszcie zobaczę ten spektakl. W Warszawskim Teatrze Dramatycznym sztuką godną polecenia jest spektakl Rewizor. I ostatnim tytułem, który polecam, jest spektakl, na który też jeszcze nie dotarłam, ale czytając opinie i rozmawiając z jego twórcami, jestem w stanie go polecić, czyli mowa o spektaklu Morderstwo dla dwojga w Teatrze Muzycznym w Toruniu. To byłoby na tyle. Mam nadzieję, że pierwszy odcinek Ci się spodoba i daj znać, co myślisz. Pozdrawiam Cię serdecznie, Marysia, albo jak kto woli, teatralny blog.